O, ty śliczna sukienko. Ty co na sukienko? Ty bardzo śliczna sukienko. Ty taka śliczna jak jaka księżna w bajce. Trzeba ci się ukłonić, sukienko. Dobry dzień, księżnej pani. Jak się ma księżna pani? Chodź, Józiu. Patrz, jaka sukienka. Nie ruszaj, nie dotykaj rękami. To na jutro da Tosi. Idźże się ubierać. Kiedy mam cię czesze Tosie? Ja tu jeszcze zostanę. Popatrzę na sukienkę. Loki mi się nie trzymają. Takie mam szkaradne włosy. I zapomnieli mnie uszyć jurniurkę do spódnicy. Nie ma tu gdzie gazety? Będziesz czytała? Głupia jesteś? Jurniurkę sobie zrobię. Nie cierpię, jak tak z tyłu wpada. Nie ma gazety. Idźmy się do pokoju babci i załatw jaką gazetę. Babcia będzie się gniewać. Tu się powie, że kot albo sługa. Idź, idź, dam ci za to konfitur. Śliczna suknia. To rozumiem, tren na dwa łokcie. W takim ubraniu to kobieta może się podobać i ładnie wygląda. Ale jak ją ubiorą tak jak mnie, to cóż dziwnego, że nikt się na mnie nie patrzy. Ach, tak chciałabym pójść za mąż, żeby mieć taką suknię. Mysia! Mysia! Dlaczego mi wzięłaś gazetę? Myślałaś, że ja śpię? To ty mi wykradasz kuriery. Ja... To nie dla mnie, babciu, to... Gdzie gazeta? Aha, to panna Ziunia mają w ręku. Co to? Chcesz może czytać felieton? I zaraz, patrzcie ją, smarka ta. Czytać? Ja wcale nie myślałam czytać. Ona chce sobie zrobić tiurniurkę. Co, co? Tiurniurkę? Słychane rzeczy. Za moich czasów dzieci takie jak ty nie miały pojęcia o tym, co to jest tiurniurka. Bo to nie było modnie. Nie, bo to nieprzyzwoicie. Połóż mi zaraz gazetę i idź się ubierać. Czy znowu jak przyjdzie ten czuły, narzeczony Tosi, mam siedzieć z nimi? Babciu, oni ciągle przede mną uciekają. Ja sobie z nimi nie mogę dać rady. Nie, pan Władysław dziś nie przyjdzie. Dopiero jutro na wesele przyjdzie. Babciu! Co, Ziuniu? To po ślubie Tosia z tym panem sama pojedzie? Pojedzie. Samiutka jedna? Naturalnie. A czy to będzie przyzwoicie? Ach ty, sroczko, przecież to będzie jej mąż. Ziuniu! Wołają cię. Pewnie fryzjer przyszedł. I on mi nic nie poradzi. Dwa dni z papilotami chodzę i jeszcze się nie trzymają. Babuniu, a czy ty byłaś kiedy tak ubrana? Byłam, moje dziecko. A dawno? O, dawno. Ale ja już wtedy żyłam. Tak i o tobie jeszcze nie śpiewały w Tasiu jedne. To było już tak dawno, że nawet ten ten ksiądz, co mi ślub udawał, nie żyje. Powiedz, babciu, jak to ludzie umierają? Ja już dużo widziałam, jak koleją jeżdżą, jak to w teatrze tańczyli, jak się bili na ulicy, że sobie nosy porozbijali. A, i ślizgawkę też widziałam, ale ja nie wiem, jak ludzie umierają. Dowiesz się, moje dziecko. Kiedy, babciu, kiedy? Może bardzo prędko, Mysiu. Ty mi to powiesz, babuniu? Ja ci nie powiem. Ja ci pokażę, jak się umiera, moje dziecko. O, babciu!
Ale ty wtedy będziesz spała. Bo starzy ludzie najczęściej odchodzą na barę. To mnie obudzą. Ty płaczesz, babuniu. Co tobie? Nie płacz, to przeze mnie. Myślę, była niegrzeczna. Nie, nie przez ciebie. Patrz lepiej, jaka suknia. I ty kiedyś będziesz miała taką, jak będziesz szła za mąż. Za mężczyznę? Naturalnie. I nie, ja nie chcę. Ja pójdę za mąż za ciebie, babciu, albo za mamusię. Dobrze, dobrze, nie.